swoim życiu raczej nie spodziewałem się, że kiedykolwiek na oczy swoje własne zobaczę czołgi. I chodzi mi tutaj zarówno o te czołgi na prawdziwych ulicach, jak i na zabawkach klockowych. Więc, no cóż, tak, czasy są takie, że zobaczyłem i tam, i tu. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Można by śmiało rzec, że no temat jak nigdy aktualny, czyli niestety czołgi. Co Putinowi wiadomo, gdzie moi drodzy Kobi 2708, 300 równiuśkie elementów jest w tym zestawie. Ja oczywiście tego zestawu bym nie posiadał, gdyby nie Rafał, który rokrocznie na moje urodziny bazowego kanału, zresztą na WTF, obdarowywuje mnie różnego rodzaju ciekawymi zestawami. I tutaj jak od dawna mówiłem, że bardzo chciałbym mieć Kobi, tak no, Rafał spełnił moje życzenie, jednocześnie znów napędzając mnie do tego, by tych Kobi zacząć więcej kupować, bo no co tutaj dużo ściemniać, to jest dobre. Niepozbawione wad, o czym zaraz, moi drodzy. Co tutaj ważne, instrukcja wygląda tak trochę tak dziwnie, mało jak, znaczy nie wiem, bo to nie jest zabawka dla pięciolatków, ale przez te wszystkie dane tutaj, no mogło być jakoś tak przyjaźniej. Mam tu informację, że od 9 lat plus, absolutnie nie do 3 lat, w sumie to samo wychodzi. Mamy tu informację, nie wiem właściwie, że mogą się tym bawić lwy, czy właśnie, że nie mogą się tym bawić lwy, recykling i tak dalej. Moi drodzy, instrukcja oczywiście jak na Kobi przystało jest czytelna, mamy tutaj przedstawione w krokach, które aktualnie elementy mamy dołożyć. Co natomiast mi się bardzo podoba, bo nigdy nie miałem aż tak nowych kobików, to bardzo podoba mi się to, że w końcu, tak jak i w Lego, mamy spis części. Jest to super. Niejednokrotnie na moim kanale słyszycie słowa: jakbym chciał kiedyś złożyć zestaw po latach, jak to mam zrobić? Oczywiście, tyczy się to bardziej instrukcji, ale tak samo tutaj z klocku, wiecie, czasem ciężko byłoby je uzbierać, tymczasem tutaj, jeżeli byśmy sobie ten zestaw rozsypali, możemy sobie śmiało elementy zebrać. Jednocześnie, skoro już tutaj patrzymy, chciałbym zaznaczyć, moi drodzy, ileż tutaj mamy elementów, których faktycznie nie ma w Lego, to jest po prostu historia. Tutaj mamy 1, 2, moi drodzy, takie zębatki, 3, 4, to po prostu właściwie wszystko. Chociaż zastanawiam się, czy Lego czasem w docach tego elementu nie odgapiło, w nowych docach, które zresztą na moim kanale też już były. Wygląda to jeden z pierwszych klocków, przynajmniej na moją wiedzę, które to odwrotnie. Lego poniekąd odgapiło od Kobi. Liczba tutaj, mówię, klocków unikalnych jest naprawdę ogromna. Czy mi się do końca to podoba? O tym może też za chwilę. No i kilka jeszcze zaprezentowanych innych zestawów. No mówię, jak patrzę na te samoloty i ogólnie kobiki, no kurczę, serce by chciało, tylko jeszcze żeby teraz portfel pozwolił. Ale chyba będziemy częściej odpuszczać te takie, wiecie, stricte chińszczyzny na właśnie koszt chyba lepszych takich zestawów, jak chociażby Kobi. Co muszę zaznaczyć, zestaw troszkę mnie zawiódł. Chociaż czy mnie zawiódł, no nie wiem, czy powinien tak mówić. Chodzi mianowicie o to, że kurczę, nie wiem czemu, ale myślałem, że w takich zestawach też mimo wszystko figurka będzie. Ja wiem, to jest trochę inaczej, tutaj zrobione i tak dalej. No to są te 1x48 skalowo, jednak no kurczę, uważam, że figurka tutaj fajnie by ten zestaw uzupełniała, tymczasem trochę mi jej brakuje. Zestaw, no jest mocno plejtowany, to na pewno. Upadł mi tutaj, jak widzicie, ale się nie rozsypał. Teraz widzę, że mi upadł. Czekajcie, porządny czołg, nie to co ruskie sprzęty. Jeżeli szukacie tu różnorodności kolorystycznej, no to raczej jej nie znajdziecie. Mamy tutaj oczywiście gąsienice, które bardzo fajnie jeżdżą, natomiast jednak musi to być odpowiednia powierzchnia, bo tutaj po kartce papieru, jak widzicie, no już nie, jak docisnę mocno, to jeszcze ok, ale po śliskim stole absolutnie jeździć mi nie chciały. Gąsienice to są troszkę mniejsze od tych z Lego. Co ważne, te dwa tutaj elementy z przodu to są elementy, które świecą. Czekajcie, może zrobimy testa, czy to będzie widać? No minimalnie, niestety, ale nie do końca, więc muszę zapalić swoje lampy. Natomiast ja jeszcze budowałem w górach, będąc teraz na wyjeździe, i w ogóle nie przeoczyłem ten fakt, że one świecą, budzę się w nocy, to takie dwa punkty, nie? Ja nie wiedziałem, że jakieś koty mi na dom wlazły czy coś. Mam tutaj oczywiście wieżyczkę, która się obraca o 360, a nawet uwaga, 720, a nawet, dobra, już nie wiem co jest dalej, stopni. Lufa, która no faktycznie chyba mogła być ciut większa, bo wygląda trochę zabawnie, w sensie wiecie, tutaj duże cielsko, mała lufa. That's what she said. więc mogła być trochę większa, rusza się tutaj w tym. Właz i wszystkie inne elementy to są oczywiście elementy nadrukowe, co bardzo lubimy i co mamy nadzieję też widzi Lego, że się da, moi drodzy. Oczywiście właz, jak sobie podniesiemy, to nic pod spodem nie ma, od takie coś. Natomiast tak jak mówię, no nie jest to faktycznie dostosowane do figurki konstrukcja, bo figurki też przede wszystkim nie ma. Ale nawet na tutaj tak małych, płaskich elementach z boku, bo wiecie, to jest zwykły plejcik, nadruki się świetnie mieszczą. Doceniam tutaj, wiecie, jakby to
tą szczegółowość, no bo spójrzcie, tutaj nawet takie mikroelementy zostały porobione. Tu są w ogóle koła w kolorze zielonym. Fajnie jest to wydetalowane, to na pewno, wiecie, w sensie nie jestem magistrem sprzętu wojskowego i tak dalej, ale naprawdę podoba mi się, bo widać, że to, wiecie, nie jest byle Chińczyk po prostu na kształt czołgu. Znaczy, wiecie, to jakby jest jasne, nie? Biorąc pod uwagę podejście Kobi, tu gwiazdeczka nadrukowana i tu gwiazdeczka nadrukowana, tutaj jeszcze taki element. Tutaj podnosić tego nie mamy co, bo pod spodem nie znajduje się nic poza wielkim zaplejtowaniem. I właściwie jedyne kolory, które tutaj widzimy inne, które się wyróżniają, no to oczywiście poza tym świecącym, tu są dwa czarne elementy, tutaj dwa czerwone, kawałek gąsienic. Zgaduję, że po to, że jeżeli tutaj byśmy mieli jakieś uszkodzenie i tak jest też w prawdziwym życiu, no to możemy sobie wymienić. Tutaj jeszcze jakieś, nie wiem, to są na coś na sprzęt chyba, nie? To tutaj coś. No i właściwie, moi drodzy, tyle. Natomiast mówiłem, że są tu pewne elementy, które mnie w jakiś sposób denerwują. I to ogólnie tyczy się Kobi. Ja nie do końca jestem fanem takich elementów, jak chociażby tutaj ta antenka, którą sobie wyjmiemy, wygląda tak. I ja bym to znalazł w miksie, dla mnie by to pierwsze, co leciało niestety do kosza, uznałbym to nawet nie za klocek. Tak samo i tu. Nie wiem czemu, ale... No, czekajcie. Nie wiem czemu, ale ja po prostu nie jestem fanem takich elementów, że tak powiem, nieklockowych. No bo to wygląda na jakiś mały fragment nie wiadomo czego. Ja wiem, oczywiście. Mamy chociażby tu większy bar i to samo mamy w Lego. Mamy w sensie większy bar, czyli tak zwaną belkę. I to tak jest we wszystkich klockach. Ale wiecie, to jakoś już bardziej wygląda klockowo niż taki malutki pyrtek. Swoją drogą, tu całkiem ciekawie zostało rozwiązane to, jak to jest przyczepione, czyli po prostu tu. Faktycznie liczba tych unikalnych elementów, spójrzcie, tutaj jakieś skosy, jednocześnie jak to się ładnie wszystko łączy, jest naprawdę, mówię, imponująca. Te elementy, które są inne niż w Lego, no ich jest naprawdę dużo i faktycznie bawiąc się tym czujemy, że Kobi już nawet nie próbuje patrzeć na Lego, znaczy w sensie od dawna nie próbuje patrzeć na Lego. I powiem wam tak szczerze, że z jednej strony się czepiam, bo trochę mi brakuje w tych Kobi właśnie tych dalej serii City, zresztą, które niedawno miały też recenzję na moim kanale i tak dalej, ale może to i lepiej, zaczynam tak myśleć, wiecie, jak to się mówi, czy warto kopać się z koniem w tej sytuacji, czy warto, żeby Kobi kopało się z Lego na serię City, na serię Friends i tak dalej, czy faktycznie nie lepiej skupić się na jednej, dwóch seriach, tak jak tu w przypadku wojskowej i stwierdzić, kurczę, no, róbmy to, ale najlepiej na świecie, coraz bardziej chyba, no jakby przechylam się w stronę tej myśli, że może faktycznie niech oni sobie robią to wojsko, a dobre. Oczywiście City inne też były dobre, ale może faktycznie nie warto tutaj w tym wypadku kopać się z koniem i robić po prostu swoją robotę. A swoją robotę robią naprawdę, moi drodzy, dobrze. Czołg robi wrażenie, wygląda naprawdę dobrze. By jeszcze wam zrobić porównanie tutaj do figurki, wygląda tak. Trochę szkoda, oczywiście możemy sobie za 30 zł kupić jakiś pakiet figurek, do tego dołączyć. I ja przypuszczalnie tak zrobię, bo czołg jest po prostu świetny. Brakuje mi tutaj tylko i wyłącznie, jak mówię, jakiejś figurki, czegokolwiek. Nawet oczywiście nie musi tutaj móc siadać, ale po prostu by była. Zestaw ten by był fajnie dopełniony. I choć faktycznie to nie jest najtańszy zestaw, nawet jakby go się przeliczyło, to powiem wam szczerze, nawet może być, że te klocki są ciut droższe od Lego, a na pewno porównywalne do Lego. I to już świadczy o tym, jaką firmą dzisiaj Kobi jest. Oczywiście nie mieliśmy co do tego najmniejszych wątpliwości. Jest firmą taką, która może się cenić, bo robi naprawdę dobre zestawy, jakościowo wszystko budowało się to dobrze, jest jak najbardziej ok, ale tak już mówiłem, o tym mówić, wspominać już nie muszę. Ten zestaw, bo o tym wspomnieć muszę, na pewno rozbudził, tak jak mówię, moje apetyty na Kobi i myślę, że wkrótce, no kurczę, coś musi wlecieć, musi, bo po prostu, no wiecie, z Kobi mam tak, że fajnie, ale jak się patrzy, ale jak już się posmakuje, to jest jeszcze ciężej się powstrzymać, nie, więc pewnie coś niebawem będzie wpadało. Zostawcie tutaj jakiegoś suba, lajka, to też wraz z dzwonem nie przegapicie, jak już się pojawi, prawda? Dzięki, że byliście dzisiaj, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcineczkach. Bye!